Duchu Święty Boże, który jesteś w nas, rozjaśnij nasze myśli, otwórz nasze serca, abyśmy przyjęli Twoje słowo, które prowadzi nas do jedności. Do jedności w wierze, działaniu, do jedności we współczuciu, do jedności we wspólnym doświadczeniu chrześcijaństwa, które jest niczym innym jak życiem Twoją, życiem Ewangelią na co dzień. Amen. Nie trudno się domyśleć, że mam pewien stres, bo było cymbalistów wielu, ale żaden nie chciał zagrać przy Jankielu. Myślę oczywiście o przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem, księdzu arcybiskupie Grzegorzu Rysiu, moim umiłowanym przełożonym i ojcu, a tekst, który mam omawiać, nazywany jest Nową Torą, czyli działka księdza arcybiskupa. Ale cóż, może mi się uda cokolwiek zagrać. Ten fragment Ewangelii o błogosławieństwach czyta się w Kościele katolickim w uroczystość wszystkich świętych. Mówić w Kościele ewangelicko-reformowanym, kalwińskim o świętych jest dosyć trudno, może nie wypada, ale cóż. Pamiętam, jak kiedyś zaprowadziłem wycieczkę dyrektorów Wydziału Duszpasterstwa Kościoła Katolickiego, różnych diecezji, około 40 księży do kościoła świętego Mateusza, do kościoła luterańskiego. Byli zachwyceni, że katolicki ksiądz i pastor są w tak dobrych relacjach. Ciągle zadawali pytania, czy jest tak naprawdę. To powtórzyło się kiedyś, kiedy biskup Korczago, biskup luterański, w naszej katedrze, patrząc, jak rozmawiamy z księdzem Michałem Makulą, wziął go na bok i powiedział: nie udawajcie. Po co ten teatr? A myśmy nie udawali, po prostu żartowaliśmy, śmialiśmy się. Wcześniej ksiądz Michał zaprosił mnie z takim wykładzikiem o duszpasterstwie głuchych, przeznaczonym dla wikariuszy kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ale wtedy u świętego Mateusza, na tej wycieczce dyrektorów Wydziału Duszpasterstwa, aby sprowokować jakieś pytania do księdza Michała, zacząłem: Michale, powiedz nam coś o kulcie świętych. Kim są dla was święci? Albo nie zrozumiał, albo chciał jakoś mi odpalić i powiedział: dla mnie ty jesteś święty. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Patrząc po katolicku na obfitość żyjących jeszcze relikwii, pomyślałem sobie, muszę jakoś to skonkretyzować. Nie wiem zupełnie, co potem powiedziałem. Jakoś udało się sprowokować pytania, bo o to chodziło. Ale święci to są ci, którzy stają się uczniami Chrystusa i tu się zgadzamy z luteranami. Apostoł Paweł pisał do świętych w Jerozolimie i w innych gminach chrześcijańskich. Mógł pisać do świętych w Efezie, Koryncie. Święci to są grzesznicy, bo wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Jeszcze starotestamentalnym wezwaniem, żebyśmy byli święci tak jak Bóg. Marcin Luther mówił: simul justus et peccator. Usprawiedliwiony i grzeszny zarazem. Święty to zatem człowiek, który zmaga się ze swoim grzechem, słabościami, egoizmem i w tym zmaganiu nie jest sam, bo przecież łaskę daje mu sam Najwyższy i on go prowadzi. Finał jest taki, przynajmniej dla nas, katolików, ale sądzę, że i dla wszystkich chrześcijan, że dzięki współpracy z tą łaską grzesznik upodabnia się do Chrystusa, staje się święty, a Bóg, spoglądając na niego, widzi coraz większe podobieństwo do siebie, bo dziecko jest przecież podobne do ojca. W
konsekwencji, bez żadnych przeszkód, zamieszkuje w jego domu, w którym jest mieszkań wiele. Inaczej mówiąc, osiąga niebo. To są święci. W kościele kalwińskim nie sporządza się ich portretów od roku 1536, kiedy Kalwin usunął wizerunki świętych z kościoła w Genewie, no i we wszystkich reformowanych kościołach nie ma obrazów i jest pusto jak w kalwińskim zborze. Po co czyta się ten fragment Ewangelii o błogosławieństwach w uroczystość wszystkich świętych? Po to, aby wszyscy zrozumieli, jaka jest droga do świętości dla uczniów Chrystusa. Ten tekst błogosławieństw, jak już wspomniałem na samym początku, nazywany jest niekiedy nową Torą. Tora pochodzi od Mojżesza i w Torze Bóg daje wskazówki dla ludu, jak zachować wierność przymierzu. Tu Jezus, wchodząc na górę, jest nowym Mojżeszem. Lecz nie wchodzi tam po to, aby otrzymać prawo, ale po to, aby go nauczać. Jezus siedzi, tak jak siedzieli i nauczali wielcy rabini przemawiający w imieniu Boga, nauczający. Przemawia do uczniów, którzy są wezwani jako pierwsi do przyjęcia Jego słów, ale także do tych, którzy są potencjalnie Jego uczniami. Słowo błogosławieni nie oznacza tutaj żyjący w jakimś błogostanie, ale raczej oznacza tych, którzy są w pomyślnej sytuacji. W pomyślnej sytuacji mimo wszystko. Czyli są godni pochwały. Bo są ubodzy w duchu, są tymi, którzy teraz się smucą, są cisi, są tymi, którzy teraz łakną i pragną sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca. Ci, którzy wprowadzają pokój, ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Ci, którym urągają i mówią kłamliwie z powodu Jezusa. Jeżeli to przeżywają z Bogiem, to mogą się cieszyć i radować, bo wielka jest nagroda dla nich w niebie. Na myśl od razu przychodzi coś, co nazywa się ekumenizmem męczeństwa. Mówią o tym na przykład chrześcijanie w dokumencie roboczym 16 Synodu Powszechnego Kościoła Rzymskokatolickiego, dokumencie zatytułowanym Rozszerz przestrzeń swojego namiotu. W punkcie 48 jest mowa o tym, że prześladowania nadal jednoczą chrześcijan. To daje do myślenia. Prześladowania jednoczą chrześcijan. Tam też jest wezwanie do ściślejszej komunii między kościołami. Chrześcijanie z Republiki Środkowoafrykańskiej piszą tak. W konkretnym doświadczeniu naszego kraju wspólne życie chrześcijan różnych wyznań jest faktem. Nasze dzielnice, nasze rodziny, miejsca, w których czuwamy nad zmarłymi, są autentycznymi przestrzeniami ekumenicznymi. Oni tam wiedzą, co to znaczy wspierać się w kontekście prześladowań. Przypominają się słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z rozdziału 24. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie sposób teraz nie pomyśleć o solidarności z braćmi i siostrami prześladowanymi. Choćby przez taką solidarność pomyślaną przez organizację Open Doors na święta Bożego Narodzenia tego roku. Dzięki nowemu księdzu luterańskiemu ze Zgierza, działającemu w tej organizacji, moja parafia świętych apostołów Piotra i Pawła weszła w tę akcję. Powiesiliśmy dostarczone przez Open Doors na drzewku w kościele zdjęcia prześladowanych chrześcijan. Takie dosyć duże, okrągłe. I poprosiliśmy, aby zabrać te zdjęcia do siebie do domu.
by zaprosić tych chrześcijan do siebie na Wigilię i na święta. W praktyce, by położyć to zdjęcie, wcześniej przeczytawszy opis na odwrocie dotyczący tej konkretnej osoby na zdjęciu, jej sytuacji, jej doświadczeń, by położyć to zdjęcie w miejscu, gdzie jest puste nakrycie. No bądźmy szczerzy, to puste miejsce przy stole jest często zupełnie rzeczywiście pustym znakiem. Chyba że pomyślimy, że zapraszamy tam kogoś, kto kiedyś siedział przy tym stole, ale czasem trzeba bardziej chodzić po ziemi i pomyśleć o tych, którzy teraz gdzieś potrzebują wsparcia. Zdjęcie należało położyć przy pustym nakryciu, pomodlić się za tego brata lub siostrę w wierze, przy Wigilii i przez całe święta pamiętać o nim. I w ten sposób duchowo 140 chrześcijan prześladowanych zagościło w naszych domach. To było doświadczenie ekumeniczne, bo ci chrześcijanie to głównie Koptowie. To są święci, którzy cierpią dla Chrystusa. Jeśli mówimy o Kościele, w którym ma dokonywać się życie Ewangelią, no to nie wolno być obojętnym na ich los. Jeśli Kościół, każdy Kościół, ma być Kościołem wyjścia do innego człowieka z misją, to najpierw musi to być wyjście do człowieka z miłością, zwyczajnie z miłością. Pan Jezus w błogosławieństwach chce dodać otuchy wiernym, którzy cierpią, podążając drogą wiary. Błogosławieństwa czytane w uroczystość wszystkich świętych są po to również, by pokazać różne drogi do świętości. Uczniem Jezusa jest ojciec, matka, dzieci, ludzie różnych stanów i zawodów. I można by powiedzieć, ludzie różnych kościołów chrześcijańskich. Jezus mówi, błogosławieni, a potem na pierwszym miejscu, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Jednocześnie Pan mówi, Królestwo Boże jest wśród was. Ewangelia świętego Łukasza, 17 rozdział. Dalej w części mowy na górze Pan Jezus powiedział, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie potrzeba lepszego wezwania do dawania świadectwa. Nie ma lepszej zachęty do tego, aby pójść drogą błogosławieństw. Panu przecież chodzi o to, abyśmy wszyscy patrzyli z perspektywy Boga, a nie świata. Hasłem tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan są słowa zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza. Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości. A jak to jest w naszym łódzkim środowisku? Nie jesteśmy szczególnie krwawo prześladowani. Owszem, czasem doświadczamy zawinionej lub niezawinionej krytyki. No ale tego nie trzeba się bać. Nie będą święte, czyli bezgrzeszne nasze instytucje kościelne. Można się pocieszać i ja się pocieszam tym, że one przecież wcale nie są wieczne. Kościoły nasze podzielone tu mają znaczenie, ale tam pewnie nie. Najgorsze byłoby to, gdyby Pan Bóg powiedział kiedyś do nas, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. Albo że schowaliśmy swoje światło pod korcem. Daję to do myślenia, bo przecież chodzi o praktykę życia. Ojciec Szeni, jeden z wielkich teologów Soboru Watykańskiego II, mówił, że wszelkie idee sprawdzają się na bruku, czyli w codzienności. W dobrym i złym, w tym wszystkim, czego doświadczamy.
A więc gdy czytamy Ewangelię, musimy odnosić ją do praktyki. Nie tylko dyskutować o niej, rozmawiać, rozważać, ale do praktyki. Jak współpracujemy z łaską, kierując się tą nową torą, błogosławieństwami. I zakończę bardzo ryzykownie. No bo przecież jest napisane, niech nie wie twoja ręka lewa, co czyni prawa. Trudno. Nie mam zasług wielu u Pana, ale po przeczytaniu tego fragmentu Ewangelii w czasie opracowywania kazania przypomniało mi się, że na drzwiach naszej kurii przyklejona jest kartka z apelem któregoś z biskupów Ukrainy o pomoc dla jego braci i sióstr, którzy marzną, bo nie mają prądu, bo jest wojna. Trzeba kupić generatory prądu. Pomyślałem sobie, przecież oni dopiero co przeżywali pierwszy, drugi dzień Bożego Narodzenia, dziś mają trzeci. Może zaś moje życie zaś wydaje mi się dalekie od życia błogosławieństwami, no i od świętości. Żeby nie teoretyzować, otworzyłem komputer i zrobiłem przelew środków. Nawet mnie to nie zabolało.